światu. Jak sobie sprawdzicie relacje ludzi, więźniów obozów koncentracyjnych, więźniów gułagu, więźniów amerykańskich żołnierzy uwięzionych w obozach Wietkongu, a więc te wszystkie najgorsze z możliwych historie, to zobaczycie, że dwie rzeczy i tylko dwie rzeczy chroniły ludzi. Pierwsza to było poczucie sensu w życiu, a druga to była wiara w Boga. Nikt nie wie, dlaczego tak jest. Te wszystkie opowieści, czy czasem jak macie te wiecie, w filmach amerykańskich, jak pokazują tam jakichś bohaterów wielkich, którzy tam walczą, plutą, jakieś tam historie i ci, którzy byli najodważniejsi, ci przeżywają. To jest nieprawda. Poczytajcie sobie dokumenty, pamiętniki ludzi, którzy przeszli przez tego typu historie. Ci, którzy byli największymi chojrakami, zwykle dlatego nimi byli, bo wiedzieli, że szybko skończą. Znaczy, chojractwo to jest rodzaj desperacji w życiu. Desperacji, która jest bardzo, bardzo bliska rozpaczy. A więc coś, co często wygląda na wielkie akty odwagi, chociaż w zasadzie nikt później nie pamięta, o co chodziło w tej odwadze, jedyne czym są, to usprawiedliwionym samobójstwem. Mnie bardzo poruszyły wspomnienia paru żołnierzy z Wietnamu, którzy mówili, że ci ich koledzy, którzy najbardziej się popisywali, ale nie w takim sensie, że opowiadali, jacy są odważni, tylko wykazywali się tą niby swoją odwagą, ci ginęli w pierwszych dniach. Przeżywali, ale bez honoru, ci, którzy się kryli po krzakach, którzy jak była strzelanina, to nawet karabinu do ręki nie wzięli, tylko się przysypali liśćmi. No ale ci przeżywali i wracali z Wietnamu z wielkimi traumami i później, wiecie, te leczenia tych wszystkich psychiatryczne, tych żołnierzy po Wietnamie w Stanach Zjednoczonych, to są leczenia tych żołnierzy, którzy tam byli tchórzami. A nie tych, którzy tam jakiś masakr dokonywali albo którzy byli wielkimi świadkami masakr. To jest kolejne hollywoodzkie przekłamanie. Tych się leczy do dzisiaj, dlatego że mają tak potworne poczucie winy w sobie. Natomiast była jedna kategoria żołnierza, mianowicie żołnierz, który znajdywał w tym wszystkim sens, to po pierwsze, i po drugie żołnierz, który się modlił. Ci żołnierze zwykle wychodzili, nie wszyscy oczywiście, to nie jest tak, ale ci żołnierze wychodzili cało z opresji, bardzo często. Jak sobie na przykład chcecie poczytać wspomnienia naszych żołnierzy spod Monte Cassino, wiecie dobrze, że wszyscy żołnierze świata szturmowali Monte Cassino i nikomu się nie udało. Nasi wcale nie byli najlepsi. No i my dzisiaj chcemy, jak śpiewamy Czerwone Maki na Monte Cassino, i teraz, żeby to było jasne, ostatnią płytę, którą żeśmy nagrali, to była płyta pod tytułem Piosenki naszych żołnierzy. Jednym z najmocniejszych kawałków na tej płycie, według mnie, w który ja najwięcej pasji włożyłem i miłości, taka jest prawda, to jest właśnie utwór Czerwone Maki na Monte Cassino. Teraz, jeżeli o tym mówię, to zrozumcie, mam najwyższy szacunek do naszych żołnierzy, okej? Niemniej, nie wierzę w to, bo oni sami nigdy nie chcieli, żeby w to wierzyć. Posłuchajcie sobie przemówień Andersa, innych naszych dowódców z tamtego czasu, ale też, mówię, wspomnienia szeregowych żołnierzy. Oni sobie doskonale zdawali sprawę z tego, że nie są najlepszym wojskiem na świecie, że nie mają najlepszego wyszkolenia na świecie, bo z nich nawet połowa to nie byli zawodowcy. To byli amatorzy, którzy po prostu przyłączyli się do wojska, bo za waszą i naszą wolność, no i tyle. Nie mieli wcale uzbrojenia jakiegoś świetnego, no bo myśmy byli tak, dozbrajani raczej niż uzbrajani. Dlaczego w takim razie tylko naszym się udało zdobyć tamten szczyt, co było prawie niemożliwością? Właśnie dlatego, że nasi, rozumiecie, mieli pierwszą rzecz, tą, która później gdzieś nam zniknęła w tym kraju. Bóg, honor, ojczyzna. I na początku Bóg. Jak jest Bóg, to jest sens w całym tym wydarzeniu. Nawet jeżeli zginiemy, to będzie w tym sens, ale my nie idziemy tam, żeby zginąć. Bo gdyby tak się stało, to by wtedy to nie miało sensu. A więc mieli wiarę, przez wiarę w Boga, mieli wiarę w sens tego wydarzenia, w tego, że nagle im dowódca mówi, idziecie tam, gdzie do tej pory przed wami tysiące żołnierzy zostało zmasakrowanych i macie tam wejść. Drugie, honor oraz honor nie tylko osobisty, ale honor jako grupy, a więc lojalność wobec pozostałych. To jest to, dlaczego oni tam wleźli. Rozumiecie? Oni akurat o ojczyźnie, co jest najciekawsze, o ojczyźnie akurat oni tam najmniej pamiętali. To nie był moment, żeby pamiętać o Polsce, o, rozumiecie, o tam jakichś
że tam gdzieś tam nasze, tam gdzieś tam dzięcielina pała i tak dalej, okej? Okay? I Litwa, ojczyzna moja, jeszcze nie wiadomo co. Oni tego w ogóle w głowie nie mieli. Nawet zapomnieli o tym, że z ziemi włoskiej do Polski. Bo oni wcale nie wiedzieli, czy oni z tej ziemi włoskiej dojdą do Polski. Tam dla nich Polską, i to było kiedyś świadectwo, które mnie bardzo uderzyło, tam dla nich Polską był drugi żołnierz, który był z Polski, który się żegnał w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, który był na tej samej mszy, ten sam sakrament przyjął i później z pozostałymi lasu na tą górę. Znaczy, to była Polska. Wielu z nich, to była moja ojczyzna. Moja ojczyzna to był Franek, który szedł po mojej prawej stronie, po lewej nikt nie szedł, bo była skała. Mówi, to była moja ojczyzna. No i Bóg. A teraz na naszych rządowych budynkach mamy napisane co? Gabinet premiera, honor i ojczyzna. Bóg się zgubił. No to jak nie ma Boga, to macie taki honor jak i ojczyznę.